Witajcie kochani, przed nami najlepsza cząstka. O ile wczoraj mówiliśmy o wysokim standardzie, to dzisiaj właściwie już nie wiem jak to nazwać, jak nazwać coś więcej niż wysoki standard. Do tego zaprasza nas sam Bóg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, bez Twojej obecności nie potrafimy spotkać się z Panem. Nie potrafimy wyznać, że On jest naszym Panem. Zapraszamy Cię więc do tego czasu, do tego miejsca. Szczególnie zapraszamy Cię do przestrzeni naszego serca i myśli. Potrzebujemy Twojego dotknięcia, Twojego prowadzenia. Duchu Święty, który jesteś łagodnym powiewem, wiemy, że potrafisz przecisnąć się przez takie miejsca naszych serc, gdzie wydaje nam się, że jest to niemożliwe, że tam już nie ma miejsca. Przyjdź do tych właśnie miejsc, by one zostały wypełnione Twoim pokojem, Twoją nadzieją. Przyjdź do tego, co wydaje się niemożliwe, co wydaje się zbyt trudne do realizacji. Duchu Święty, rozszerzaj nasze serca do miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych, i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Kochani, to słowo jest bardzo wysoko. Wydaje się, że to, co jest tutaj napisane, nie jest możliwe dla nas do spełnienia. A jednak skoro Pan Bóg to robi, skoro mówi do nas to słowo, to znaczy, że da nam też łaskę, aby to słowo się wypełniało w naszym życiu. I zobaczcie, nie jest tu napisane spróbujcie być doskonali, ale jest napisane bądźcie doskonali, tak jak Ojciec jest doskonały. Czytając to słowo, miałam takie poczucie, że Jezus chce tak nas rozbroić, rozbić takie nasze fałszywe myślenie odnośnie tego, że wszystko jest ok, że jesteśmy doskonali, że jest z nami dobrze, bo mówi nam słowa, jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? To nic nadzwyczajnego kochać tych, którzy nas kochają. Niewyobrażalne jest kochać tych, którzy robią nam krzywdę. A tak zrobił Jezus. I w tej propozycji, w tej zachęcie do tego, byśmy byli doskonali, On nas nie zostawia. To nie jest poprzeczka nie do przeskoczenia. Daje nam to, co wie, że jesteśmy w stanie osiągnąć
przy Jego obecności, przy Jego miłości. Jeśli będziemy z Nim i będziemy Go obserwować, to naprawdę jest szansa, że kiedyś Pan nam powie, że nas przyjmuje do swojego domu, że to wezwanie wypełniło się w nas, byśmy byli doskonali jak Ojciec. Zobaczcie, że Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego sprawiedliwość jest naprawdę zupełnie inna niż nasza. My potrafimy wszystko ocenić, osądzić, wyciągnąć wnioski, ponieważ widzimy, co się dzieje, ale to wszystko zewnętrznie, a Bóg zna serce. Dlatego pozwala wzrastać i pszenicy, i chwastom do końca, aby nie zniszczyć kogoś. Nie mieści się to w naszych głowach, ale kiedy serce będzie nasiąknięte Bożym Słowem i Bożą miłością, to wtedy jest szansa, że zacznie się to mieścić w nas. Że przyjmiemy to Słowo jako prawdę i prosząc Boga o łaskę, będziemy tak żyć. Sami na pewno nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Także dzisiaj zadanie, które jest naprawdę wysoko nam postawione, wymaga od nas wielkiej pokory. Aby stanąć przed Panem najpierw i powiedzieć: nie umiem tego zrobić. Nie umiem kochać tych, którzy mnie nie kochają. Nie umiem kochać tych, którzy robią mi krzywdę. Ale proszę Cię, Boże, o łaskę, abym mógł kochać tak jak Ty. Do takiej miłości nas Pan wzywa. Dobry Ojcze, proszę, niech to Słowo przebywa w nas dzisiaj. Niech ono w nas pracuje. Niech ono się rozgości w naszym sercu. Nie chcemy wszystkiego zrozumieć, wyjaśnić, ale chcemy, by w naszym sercu to Słowo miało swoje korzenie, aby zapuściło korzenie. Wierzę, Panie, że dzień po dniu będziemy robić ten krok do przodu, aby tak kochać jak Ty. Uwielbiam Cię, Panie, w tym, że Ty dajesz nam takie właśnie zadanie, że przez to zadanie chcesz pokazać nam, jaka jest nasza godność, do czego jesteśmy przeznaczeni. Że bycie uczniem, bycie dzieckiem Króla, to naprawdę coś niesamowitego, co nam się przydarza w życiu. Że Ty nas wybrałeś, że Ty nas chciałeś, że ufasz nam. Bądź wywyższony. I wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Dlatego stajemy w pokorze i prosimy o to, byś tak nas kształtował, tak nas prowadził, aby nasze czyny były proste i jasne i przejrzyste. Abyśmy mogli kochać Twoją miłością. Byśmy mogli widzieć Ciebie w drugim człowieku, w każdym. Amen. Dziękuję Wam, kochani, za spotkanie, za dzielenie się Słowem, za podtrzymywanie się. Niech Pan Was umacnia i prowadzi. Do zobaczenia.